Wykres funkcji f od x równa się 4m minus 2 razy x plus k minus 3 przechodzi tylko przez drugą i czwartą ćwiartkę układów współrzędnych. My musimy ustalić, jakie w takiej sytuacji warunki spełniają parametry m oraz k. Zacznijmy od tego, że narysujemy układ współrzędnych i podpiszemy ćwiartki. To jest oczywiście pierwsza ćwiartka układów współrzędnych, tu mamy drugą ćwiartkę, tu mamy trzecią ćwiartkę i tu mamy czwartą ćwiartkę układów współrzędnych. Ta funkcja, którą mamy daną tutaj tym wzorem, to jest oczywiście funkcja liniowa. Jakiś współczynnik kierunkowy razy x plus wyraz wolny funkcji liniowej. Żeby funkcja liniowa, żeby jej wykres przechodził tylko przez drugą i czwartą ćwiartkę, to ten wykres musi wyglądać jakoś tak. Musi przechodzić przez początek układów współrzędnych, bo w każdym innym przypadku zahaczyłby o pierwszą lub trzecią ćwiartkę. No i ponadto to musi być funkcja malejąca, żeby przechodziła przez te dwie ćwiartki, a nie przez te dwie ćwiartki. Skoro ma być to funkcja malejąca, to na pewno jej współczynnik kierunkowy musi być ujemny, czyli możemy na pewno zapisać, że 4m minus 2 musi być mniejsze od 0. Stąd wynika, że 4m jest mniejsze od 2, czyli m jest mniejsze od 2 czwartych, czyli od 1 drugiej. Czyli jeden warunek już mamy i mamy jeszcze drugi warunek na parametr k. Nasza prosta musi przechodzić przez początek układów współrzędnych, a tak będzie tylko wtedy, gdy ten wyraz wolny będzie równy 0. Czyli całe to wyrażenie k minus 3 musi być równe 0. Czyli stąd wynika, że k musi być równe 3, no i mamy drugi warunek. M jest mniejsze od 1 drugiej, k jest równe 3. Taki przypadek mamy w podpunkcie C.